powiedział, że poderżnie mi gardło albo mnie zastrzeli. Nie miałam już siły. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jest oczywiście lato, jesteśmy w Nysie na Dolnym Śląsku. Nysa nazywana była Śląskim Rzymem. Było to tak wyjątkowe, bogate w zabytki miasto, że ta nazwa idealnie do tego właśnie miasta wyjątkowego pasowała. Ale przyszedł czas II wojny światowej, przyszedł ten czas, też czas ofensywy sowieckiej styczniowej i Rosjanie 23 marca 1945 roku po zniszczeniu Nysy, po oblężeniu tego miasta wdarli się do niego jak potok. I wtedy zaczęły się jedne z najbardziej dramatycznych chwil dla ludzi, którzy tu zostali, ale też dla pewnej grupy społecznej, której męczeństwo i której hańba i to, co zostało z nią zrobione, była przez lata bardzo mocno przemilczana. Był to temat tabu. Chodzi tutaj o siostry zakonne, które wpadły w łapska sowieckich żołnierzy i które zostały brutalnie zgwałcone i zamordowane. W jednym z odcinków History Hiking powiedziałem Wam, że przed gwałtem sowieckiego żołnierza nie chronił ani wiek, ani też stan zdrowia, czy psychicznego, fizycznego, ani też ciąża kobiety. Nie chronił również habit zakonny. Rosjanie masowo wdzierali się do klasztorów i gwałcili i mordowali siostry zakonne. Większość z nich nie zdążyła uciec z oblężonych miast. Przede wszystkim one dawały posługę. Posługę chorym, rannym i tym, którzy nie mieli siły na własnych nogach opuścić w konwojach czy w marszach minus 20-30 stopni właśnie takich oto miast, przed którymi kleszcze Armii Czerwonej się zamykały. Na przykład w Wincbarsku Mazurskim, kiedy weszły oddziały Armii Czerwonej do klasztoru, oficer sowiecki zażądał spotkania z główną przeorycą klasztoru. Kiedy ona weszła właśnie na to spotkanie w jej głównej gabinecie, on zerwał jej habit z głowy i chciał ją zgwałcić. Ona się bardzo mocno opierała. Uderzył ją kolbą w twarz, dwukrotnie uderzył w głowę, padła, zaczęła rzęzić. Prawdopodobnie stan agonalny. Po prostu zaczęła umierać. Dwie inne, kiedy zobaczyły, co dzieje się właśnie z matką przeorycą, uklękły i zaczęły się modlić za umierającą siostrę. To doprowadziło do szału sowieckich żołnierzy. Najpierw jednej strzelili w serce, a drugiej w szyję. A potem półprzytomne zgwałcili. W Nysie było bardzo duże zgromadzenie sióstr elżbietanek. Tuż przed oblężeniem miasta jedna z sióstr, Maria Paschalis, ucieka z miasta i udaje się do Czech. Granica jest bardzo blisko. Proszę sobie wyobrazić, 11 maja 1945 rok. Tak naprawdę od dwóch dni wojna w Europie skończona. A do Sobotina, w którym właśnie przebywa siostra Maria Paschalis, wkracza sowiecki żołnierz, przyjeżdża. I nagle zauważa młodą, atrakcyjną zakonnicę. Więc proponuje jej, aby natychmiast poszła z nim do łóżka. Ona odpowiedziała, że nosi chrystusowe szaty i w życiu do żadnego zbliżenia z nim nie dojdzie. On krzyczy, wulgarnie wyzywa siostrę i żąda natychmiastowego oddania się jej, jego chuci. Siostra odpowiada, że jej ulubieńcem jest Jezus Chrystus i nie ma takiej możliwości. Wyciąga soldat pistolet, mówi, że ją zastrzeli. Siostra odpowiada jeszcze raz: ja wierzę tylko w Chrystusa i to jest moja największa miłość. Tylko Jemu się oddam. Soldat strzela w powietrze i patrzy na reakcję. Siostra zaczyna się modlić. Soldat dostaje szału. Strzela siostrze prosto w serce. March 1945 Rosjanie wtargnęli do zgromadzenia sióstr elżbietanek w Nysie. Zaczęli łapać, wyłapywać zakonnice. Była to istna dzicz. Bili te kobiety, maltretowali, ciągali za włosy,
o bruk, uderzali o ściany. Na wpół przytomne, w agonii, zaczęli gwałcić. Ksiądz katolicki niemiecki Klaps, który to widział, mówił, że były to tak potworne perwersje, których nie jest w stanie po dzień dzisiejszy opisać. Ale są zeznania, zeznania złożone pod koniec lat 80. Jedna z sióstr opowiadała, wszedł sowiecki żołnierz. Jego kośnych oczu nigdy nie zapomnę, wciąż je widzę. Przewrócił mnie na ziemię, wyciągnął barnet i zaczął rozcinać mi habit. Zaczęłam krzyczeć i odpychać go od siebie. Wtedy uderzył mnie karabinem. Wyrwałam się, ale już nie mogłam krzyczeć. Jakiś paraliż ściskał mi gardło. Oparł mnie o ścianę i wyciągnął nóż. Powiedział, że poderżnie mi gardło albo mnie zastrzeli. Nie miałam już siły. Zaczął ściągać ze mnie ubranie. Nie wiem, jak znalazło się potem 6, 7 czy 8 w tej samej izbie. Nie przeszkadzało im, że byłam półprzytomna, że krwawiłam i nie reagowałam kompletnie na nic. Siostry zakonne w większości były pielęgniarkami, katechetkami, nauczycielkami i oczywiście były służebnicami boskimi. Do zgromadzenia sióstr Elżbietanek w Nysie wdziera się radziecki oficer, który ma zakrwawioną rękę i tłumaczy siostrom, krzyczy, tłumaczy na gesty, pyta się, kto do niego strzelał, kto postrzelił go w rękę. One odpowiadają też na migi, że tutaj nie ma żadnego niemieckiego żołnierza, że tutaj jest zakon, nie ma ani karabinów, ani granatów, wozów pancernych, broni, nie ma nic, jest tylko krzyż, Bóg i one, które opiekują się tymi, którzy tutaj zostali. Ten nie wierzy, szarpie, one jeszcze raz powtarzają, nie mamy ze sobą broni. Soldat sowiecki, oficer nie wierzy, wyciąga karabin i strzela jednej i drugiej prosto w głowę. Jedna z lekarek francuskich, która odwiedza po wojnie Dolny Śląsk, odwiedza również Warszawę, chce pomóc, pomóc właśnie szczególnie zgwałconym kobietom. Opowiada w raporcie do swojego prezydenta de Gaulle'a, że zgłosiły się do niej delegacja niemieckich zakonnic w ilości 5 sióstr. Mówią tak, nasze zgromadzenie liczyło 25 osób, 15 nie żyje, zgwałcone i zamordowane. Zostało 10, 5 się odważyło do pani przyjść, 5 jest w ukryciu. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, abyście pomogli nam usunąć ciążę. Byliśmy wielokrotnie gwałcone. Jedna 34 razy, druga 42, a ta najmłodsza tylko 18. Prosimy o aborcję, o usunięcie ciąży. Zgłasza się więc francuska do chirurga, który mógłby to uczynić. Chirurg mówi, że nie ma czasu. Codziennie zszywa krocza małych dziewczynek. Ostatnio Rosjanie wdarli się do szpitala położniczego. Zgwałcili kobiety, które miały rodzić i te, które urodziły. Obstawiliśmy szpital polskimi żołnierzami. Codziennie są bijatyki polskich żołnierzy z rosyjskimi, bo oni chcą kobiet, oni chcą wódki i kobiet. Siostry Elżbietanki, które przeżyły napad dziczy sowieckiej i przetrwały ten najtrudniejszy czas, nigdy nie wspominały i nie mówiły o tym bestialstwie. Postanowiły zamknąć to w regułach swojego zakonu. Dopiero na łożu śmierci niektóre z nich odważyły się opowiedzieć, co uczynili im sowieccy żołnierze. W kronice właśnie sióstr Elżbietanek są relacje i zapisy tych, które przetrwały. Jedna z nich, Maria Schilling, opowiada, że była przez całą noc gwałcona przez 30 radzieckich żołnierzy. Przetrwała, wytrzymała to, co się działo, to całe bestialstwo. Wyszła o własnych siłach i dotarła do tych sióstr, które kuliły się w celi i modliły o przetrwanie i aby ten czas i ten dramat się skończył. Dwa dni potem wyszła na ulicę wraz z księdzem i siostrami nieść posługę tym, którzy potrzebowali. Spotkał ją sowiecki komisarz. Lekko tylko mrugnął do drugiego,
podszedł do niej i jednym zamaszystym ruchem wyciągnął pistolet i strzelił jej prosto w głowę. Być może był oprawcą. Oprawcą wśród tych 30, którzy gwałcili właśnie Marię Schelling. Bo przecież w ten sposób chciał się pozbyć świadków. Sowieci byli brudni. Pachnieli wódką. Pachnieli smarem, terpentyną. To było wstrząsające przeżycie. Dlatego też tym bardziej siostry zakonne nigdy do tego nie wracały. Bardzo ciężko jest oszacować dokładną liczbę zgwałconych zakonnic. Na terenach niemieckich, które później podczas mocy konferencji jałtańskich trafiły do Rzeczypospolitej Ludowej, było ich kilka setek. Jednak nie umiemy i nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jakie były to liczby. Dlatego, że dla sióstr zakonnych gwałt, a jeszcze zajście w ciążę z sowieckim żołnierzem było potężną hańbą i wielką traumą, do której być może nawet nigdy do samej śmierci się nie przyznały. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Historii Hiking. Pozdrawiam z Nysy. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Grzegorz Barszcz, Biker Budzyk, Artur Chojecki, KC76, Kamil Kalecki, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Tomasz Barabasz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kuba Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gruda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślęp i inni. Serdecznie Wam za to dziękujemy.